Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu remontów i modernizacji dróg dojazdowych do pól. Wśród 162 samorządów, które złożyły odpowiedni wniosek, zostanie rozdysponowana kwota ponad 13 milionów złotych. Środki te pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planujemy w ramach tychże środków wybudować ponad 110 km dróg, ale również w ramach tych środków zostały przekazane środki na budowę małych zbiorników małej retencji. Zbiorników, gdzie jesteśmy w sytuacji suszy, one są bardzo potrzebne. W związku z tym oprócz dróg również przekazaliśmy środki na budowę małych zbiorników małej retencji. To są bardzo ważne tematy. Ważne również jest to, że te środki zostaną przekazane do samorządów 13 milionów złotych. Drugie 13 milionów złotych przekażą samorządy, w związku z tym na rynek powiedzmy budowlany zostaną przekazane środki, portfel zamówień na ponad 26 milionów złotych. Warto dodać, że remonty będą wykonywane przez lokalne firmy. Środki na remont dróg pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które są w dyspozycji samorządu województwa małopolskiego. Oczywiście też wspominałem, że 162 samorządy otrzymają kwotę różną, natomiast największymi beneficjentami środków są te samorządy, gdzie produkcja rolnicza jest największa, gdzie są największe dopłaty i takim przykładem chociażby jest gmina Miechów czy gmina Proszowice. Tam produkcja jest rolnicza na bardzo wysokim poziomie, jest bardzo dużo dopłat, w związku z tym więcej środków te samorządy otrzymają. Ważne jest, że rolnicy będą mogli korzystać z dobrej i bezpiecznej nawierzchni. To z pewnością ułatwi im codzienne funkcjonowanie i pracę.